powitać gości i wszystkich fanów sztuki i jeszcze przede wszystkim grafiki. Jest pięknie, jest cudna energia i bardzo się cieszę, żeśmy się tu mogli spotkać na tej wystawie. I chociaż za oknem może być deszcz i burza i nie wiadomo, co się dzieje, tu jesteśmy przesiąknięci dobrą energią, wspaniałymi pracami. Co za różnorodność, to jest cudowne. Składam wszystkim pokłony, najlepsze życzenia. Nasi artyści, the best! Nasi artyści, słuchajcie, ponad wszystko, kochani, jestem was dumna. Naprawdę pięknie się rozwija nasza sekcja grafiki. Dobry wieczór państwu. Ja jestem kuratorem tej wystawy. I tą wystawę to jest nasza 9. wystawa grupy Grafitejka. W przyszłym roku będzie nasz jubileusz, 10. wystawa, co wydaje mi się, że w naszych warunkach przetrwanie 9 czy 10 lat to już jest olbrzymi sukces. Jest to sukces was wszystkich, bo grupa jest taka, jaka jest, to znaczy ona jest żywa. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Ale w sumie jak ja parę dni temu przeliczyłam, to przez tą grupę przeminęło, przez nas, przez te wystawy się przeminęło prawie 200 nazwisk. Niestety niektórzy z nich już od nas odeszli. W tym roku żegnamy tą wystawą pana Ryszarda Kieliszyńskiego, który zmarł w zeszłym roku, a sekundował nam od wielu lat i był również jurorem konkursu. Nasza wystawa w tym roku dzieli się, składa się z dwóch części. Jest to wystawa grafików grupy Grafiteka, ale również wystawa laureatów konkursu ogólnopolskiego konkursu grafiki artystycznej Grafiteka. W tym roku był to trzecia edycja tego konkursu. Za 2 lata zapraszamy na 4. edycję. Także wystawa składa się z 2 części, ale sądzę, że obie części, bo to właściwie 3 części, bo jeszcze jest dolna sala, wszystkie 3 zasługują na wnikliwe przyjrzenie się, bo w każdej sali są naprawdę bardzo ciekawe i różnorodne prace. Teraz oddam mikrofon koleżankom, organizatorkom tego konkursu, bo ja jestem kuratorem wystawy. Byłam między innymi w jury tego konkursu, ale one 3, tu jest 3, organizowały ten konkurs. Mili państwo, nie byłoby tego naszego konkursu, gdyby nie fundatorzy nagród, którym właśnie w tej chwili serdecznie dziękuję. Panu ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu, naszej pani prezes OWZPAP Bożenie Leszczyńskiej, panu dziekanowi Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz naszemu koledze Radosławowi Zarębie. Dziękuję ślicznie jurorom konkursu, którzy oceniali pracę i którzy wybrali osoby biorące udział w wystawie pokonkursowej, prace biorące udział w wystawie pokonkursowej oraz wyznaczyli laureatów. Dziękujemy bardzo w imieniu jurorów. Dziękujemy też bardzo serdecznie naszemu patronowi medialnemu, konkursom kreatywnym, bo wiadomo, że w tej chwili bez internetu nie istniejemy i dziękujemy również Pragale. Proszę państwa, na nasz konkurs przyszło, krótka statystyka, na nasz konkurs przyszło ponad 180 prac w 17 technikach. Prace są poopisywane, więc będą się państwo mogli zorientować. To jest akwaforta, akwatinta, algrafia, drzewory, intaglio, kalografia, karborum, 2 rodzaje linorytu,
litografia metal, tinta, serigrafia, sitodruk, sucha igła i oczywiście mocna reprezentacja grafiki cyfrowej. Pozwolimy sobie teraz poprosić tu do nas laureatów nagród. Pani przewodnicząca jury będzie wręczała nagrody regulaminowe, natomiast nasi fundatorzy nagród pozaregulaminowych wręczą jury. Przewodniczącą była pani Maria Krawczyk, pani Iwona Cór, Rafał Kochański, Bożena Korulska i Michał Krajewski. I im za bardzo ciężką pracę, ale bardzo miłą, serdecznie dziękuję. Organizatorzy serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz panią Emilię Kosakowską, która została wyróżnieniem regulaminowe w tym konkursie. Pani Emilia jest na sali. Przyjemność wręczyć nagrodę dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla młodego grafika i poproszę pana Sebastiana Laszczyka. Dziękuję panu Sebastianowi. To pan. Gratuluję panu. Dziękuję bardzo. To jest pana. Jeszcze pan do tego wierzę. Dyplom dla laureata. Nagrody specjalne za pracę w Tęsnicy Minerytu. Radosława Zarąby, Karola Pomykała. Prosimy pana Karola Pomykałę do nas. Podziękować i panu ministrowi, ale również fundatorom nagród pozaregulaminowych. To świadczy o tym, że grafika zaczyna być kochana i ktoś chce choćby niewielkim ułamkiem swych dochodów podzielić się z resztą. I przypatrzcie się laureatom, to są sami młodzi ludzie, przed którymi dopiero świat stoi otworem. Także serdecznie gratuluję. Państwo, ponieważ żebyście mieli okazję poznać wszystkie osoby, których prace wiszą w sali konkursowej, a które przybyły dzisiaj na nasz wernisaż, pozwolę sobie wyczytać nazwiska i zaprosić tu Państwa do naszego pamiątkowego zdjęcia. Zapraszam panią Urszulę Aksinowicz, Marcina Białasa, Dorotę Bujak,
Stanisława Cholewę, Leszka Chrzęstka, Marcina Dudka, Monikę Duliarz, Magdalenę Hanysz-Stefańską, Jagodę Jaworowską, Gabrielę Jurnikiewicz, Marię Kaletę, Konrada Kucza, Michała Kurkowskiego, Agnieszkę Lechwiczyńską, Andrzeja Dawida Ławickiego, Katarzynę Łukasik, Gerarda Rafała Nowickiego, Monikę Pałkę, Annę Perłowską-Wejser, Agatę Perzynę, Rut Julię, Martynę Rzepecką, Dominika Włodarka, Kamila Zaleskiego, Małgorzatę Zarębę, Karolinę Zimną-Stelmaszewską i Katarzynę Żugaj. Zapraszam Państwa tu serdecznie do nas. Zapraszamy bardzo. Mili Państwo, święto grafiki, ogólnopolskie święto grafiki uważamy za